Przed nami wyjazdowy mecz z Ruchem Zdzieszowice. Jak oceniasz szanse Warciarzy na wywiezienie stamtąd 3 punktów? Są dwie opcje, które w tej chwili można określić tutaj mianem szansy Warty. Jedna szansa jest taka, że teoretycznie Warta wciąż jest klubem, który powinien, już nie mówimy, że walczy o ten awans, ale powinien ten awans teoretycznie walczyć. Ma za sobą nazwę, ma za sobą historię, a więc możemy się spodziewać, że to on będzie faworytem. Druga opcja jest taka, że jest to druga liga, tak? Wiadomo, że to bardziej na wschodzie Polski i robią się sensacje, niespodzianki, no ale nikt nie powiedział, że 10. drużyna w tej lidze nie może całkowicie odpadać z walki o awans. No, tak naprawdę ona może wygrać 3-4 mecze i dołączyć do ekip pozostałych, dlatego myślę, że tutaj szanse Warty jakieś są. Wydaje mi się nawet, że większe niż ktokolwiek by przypuszczał, bo w tym momencie przy tych wynikach zielonych to popularne Zdzichy będą faworytami tego meczu, a o ile przyjrzymy się tym wszystkim spotkaniom w wykonaniu naszego rywala, najbliższego rywala, no to możemy jasno stwierdzić, że kiedy to oni są gdzieś tam pod ścianą, kiedy to oni mają bronić wyniku, to oni z reguły wywożą wówczas punkty z własnego boiska, czy też z obcego. Tym razem większość będzie spoglądała na to, no, że dobrze, Zdzichy dobrze wystartowały, Warta słabiej, a więc tym razem to gospodarze będą faworytami. Goście raczej nie będą tutaj się liczyć w walce o punkty, a może być zupełnie odwrotnie. W rundzie jesiennej z Ruchem Zdzieszowice zremisowaliśmy 2-2. Teraz w tej rundzie Ruch Zdzieszowice wygrał wszystkie mecze. Czy brałbyś remis w ciemno w takich okolicznościach? Tak jak powiedziałem, no to jest druga liga, tak więc fawory tutaj w każdej chwili może polec i za chwilę popularne Zdzichy faworyta, z głównego lidera w tej chwili rundy wiosennej mogą spaść na sam dół. Czy Warta ma szansę wyjść 3 punkty? Jak najbardziej tak, ma szansę wyjść te 3 punkty. Szczególnie, że patrząc na bilans zwycięstw Warty, to ta Warta bardziej punktowała właśnie w meczach wyjazdowych niż tutaj na ogródku. Tutaj zawsze te mecze były ciężkie, tak jak właśnie mecz z Ruchem. Ja pamiętam ten mecz bardzo dobrze. Początek Warty był obiecujący. Potem były takie sytuacje, w których tak naprawdę Ruch miał swoją szansę i co drugą wykorzystywał. Warta musiała zmarnować 10, żeby strzelić tą jedną bramkę, która na przykład dawała remis. No więc wydaje mi się, że w tym momencie będziemy na bardzo podobnym spotkaniu, tylko role się nieco odwrócą. To Warta będzie miała mniej sytuacji, ale będzie skuteczniejsza pod bramką rywala, bo wszyscy tradycyjnie skupią się na jednym napastniku, a zapomną o tym, co tak naprawdę jest siłą Warty Poznań. A więc dobra, stabilna, tylko nieco chyba jeszcze nie potrafiąca dobrze wejść w sezon, w tą rundę linia pomocy. Ostatni mecz z Kalisją Kalisz zupełnie nie wyszedł Warciarzom. Myślisz, że odbije się to na ich psychice w następnym meczu? No na pewno. Sytuacja już jest tak zagmatwana, że niektórzy zaczęli liczyć, ile mamy punktów straty do drugiego miejsca dającego awans. Niektórzy zaczęli liczyć, ile mamy punktów przewagi nad drużynami, które już tam spoglądają, czy dadzą radę się utrzymać w lidze. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest na pewno niekomfortowa, ale musi, tak naprawdę wydaje mi się, że taka drużyna już musi wykazać się mobilizacją w walce o to, żeby nawet nie myśleć i nie przejmować się tymi drużynami, które walczą o utrzymanie. Czy ta psychika będzie słaba? Nie można sobie już na pewno pozwolić na porażkę. To już każdy kibic w Poznaniu wie, że każda następna porażka nie przybliża nas nawet do środka tabeli, a oddala od niego. Dlatego też Zieloni ten mecz muszą wygrać. Doskonale sobie z tego zdają sprawę, bo muszą wszystko zmazać to, co działo się w tej rundzie tutaj na ogródku. Kto według ciebie będzie najjaśniejszym punktem Warciarzy w następnym meczu? Mam taki swój trójkąt, mam nadzieję, że nie bermudzki, tylko taki trójkąt, który wyniesie Wartę na 3 punkty, 3 oczka do przodu. Jest to Alan Gamajama, jest to Artur Marciniak i jest to Adrian Bartkowiak.